są ci wszyscy, którzy nie dostali się do rady, którzy nie wygrali w konkursie, w wyborach na stanowisko burmistrza? Pytanie niesamowicie ciekawe, gdzie oni są. To jest chyba najciekawsze, gdzie oni są. No część z nich na pewno działa, na przykład kandydatka na burmistrza pani Wołoćko jest cały czas jakoś tam aktywna w ten czy w inny sposób, z tego co widzę. Co do reszty, obserwuję praktycznie biorąc ciszę, spokój, zastałość, ale to dotyczy nie tylko tych, którzy nie dostali się do rady, ale i tych, którzy się dostali do rady. Zauważam pewne rzeczy, mianowicie chcieli prawdopodobnie ugrać parę własnych spraw jakichś, które mieli dla siebie, być może dla swoich sąsiadów, być może dla swojej pozycji, dla kariery, natomiast nie udało się dostać, więc milczą, robią swoją robotę, wyjechali gdzieś stąd lub pochowali się po swoich norkach, pracują dla chleba, dla tego, żeby po prostu przetrwać. Ale tyle obietnic było, gdyby chociaż w części zostały spełnione, nawet przez ludzi, którzy nie dostali się do rady, którzy nie mają diety, Czarna-Białostocka wyglądałaby zupełnie inaczej. No policzmy sobie dokładnie, ile wynosi ta dieta, bo być może to jest ten motor, który pcha tych ludzi do rady, do tego, żeby istnieć w tej radzie. Policzmy sobie, gdzieś tam około 200 zł każde posiedzenie, w każdym miesiącu odbywa się jedna sesja, jedna komisja, co najmniej, więc tu już mamy 400 zł, razy 12 miesięcy i razy 4 lata, no to tam się gdzieś koło 19-20 tysięcy zbiera przez te 4 lata. Być może jest to czasami motor napędowy do tego, żeby startować. To za tym stoją również kontrakty, które potencjalnie można by chapnąć. Mieliśmy te przykłady, gdzie wcześniej ludzie zarabiali pieniądze, a w tej chwili zostali odsunięci. Na szczęście dla nich niewiele się zmieniło i nadal mają kontrakty, może trochę mniejsze, bo są tacy ludzie jak pan czy ja, żeby deptać im po piętach. No tak to wygląda mniej więcej. A może też nastąpiło zwykłe ludzkie wypalenie? Nie dostałem mandatu, nie chcieliście mnie, dziękuję, do widzenia. Nie możemy chyba mówić tutaj o wypaleniu, dlatego że jeżeli ci ludzie nie mieli gdzie się wypalić, to jakim sposobem się wypalili? Oni po prostu poczuli się, ja wiem, niedowartościowani przez swoich wyborców, może poczuli się, no dostali swoistego kopa. A może nawet nie kopa, po prostu zwyczajnie za mało mają tego poparcia. Oceniali siebie znacznie lepiej, a wyszło jak wyszło. A czy obserwując przez lata i te wybory, i te życie naszej lokalnej społecznej władzy, nie dostrzega pan tych samych nazwisk, które pojawiają się w czasie wyborczym, no a później gdzieś giną, a później znowu powracają po 4 latach. Są tacy ludzie? Dokładnie tak to jest. W poprzednich wyborach było właśnie bardzo wiele osób, które wcześniej były. Często są powroty przez kadencję, którą się przegrało. Wraca następnie przy następnej kadencji, bo mówi, to mi się udało zrobić, tamto mi się udało zrobić jako radnemu. Natomiast jako zwykły obywatel, nikt mnie nie chce słuchać, nie chcą ze mną rozmawiać. To nie jest ta pozycja. Nie każdy potrafi iść, walczyć o swoje sprawy, tak jak na przykład pani Wołoćko, czy ja, czy też pan. No jest nas tutaj garstka, która walczy o swoje sprawy. No ale powiedzmy, czy nic nie można robić, nie mając mandatu radnego, czy nie będąc burmistrzem, czy nic nie można zrobić pożytecznego dla swoich sąsiadów, dla miasta, dla gminy? Oczywiście, że część tych ludzi robi niewątpliwie, z tym, że jakoś nie słychać. W Czarnobiałostockiej na całej linii szwankuje promocja. Na całej linii szwankuje przepływ informacji. Pomimo tego, że udało się wiele rzeczy uruchomić, to jednak jest tego za mało nadal. Ja uważam, że jeżeli ja się dowiaduję o czymś, bo ktoś mi wykonuje telefon, żebym ja się zjawił na spotkaniu, czy że coś się zdarzyło, często dowiaduję się po fakcie. Niestety. Tu nie ma czegoś takiego, że wcześniej są zawiadamiani ludzie, mają mailem, mają kontakty, są spotkania, są zdarzenia. Choćby z czystej kultury należałoby zawiadomić, że takie coś ma zdarzenie. Nawet jeśli widzą to, że urzędnicy i ci, którzy siedzą przy władzy, widzą, że można kogoś zawiadomić, no to przecież należy to zrobić, bo ja bardzo często nie ma się czasu. Jako ten zwykły człowiek, zwykły zjadacz chleba, nie mamy czasu na takie rzeczy, żeby oglądać, zwiedzać, przyglądać się. Ale popatrzmy sobie, ponad 100 osób, kandydatów na radnych. No, to jest duża rzesza. Jak się przyjrzy dokładnie imprezom, które się odbywają, jest cały czas ta sama grupa ludzi przybywających na imprezy, te takie w Domu Kultury szczególnie, bo tam ciekawie to wygląda. To jest pewna grupka, której wydaje się, że oni zrobili wszystko, co należy, a tak naprawdę nie robią niczego. Dlatego, że tkwiąc i trwając w tym, co zostało przez lata wypracowane,
ci ludzie nie dają szansy na rozwój. Dlatego młodzi ludzie uciekają stąd. Dlatego oni zostawiają tą miejscowość i jadą tam, gdzie mają szansę się rozwinąć. No to choćby moja najmłodsza córka. Czekała po wyborach, skończyła maturę, czekała po wyborach, bo miała nadzieję na to, że się pojawi możliwość realizacji w ramach fundacji. No i powiedzmy, sama także startowała w wyborach. Nie, to średnia startowała, to akurat tak, ale ona celowo i rozmyślnie odpuściła sobie w trakcie wyborów, więc być może w wielu momentach taka sytuacja miała miejsce, że odpuścili sobie ludzie ze względu na to, że zaczęli sąsiedzi podgryzać, że zaczęły być jakieś prywatne wycieczki, podjazdy. Nie wszyscy mają odporność emocjonalną taką, żeby przetrzymać ataki przedwyborcze. Widzieliśmy na przykład przy wyborach między dwoma ostatnimi kandydatami. Z przykrością muszę powiedzieć, że zarejestrowałem, zrobiłem fotografię po raz pierwszy i właściwie jedyny trafiłem na Zielonym Osiedlu paszkwilę na temat pani kandydatki na burmistrza, pani Den. Naprawdę od czapy zrobione. Często słyszę na sesjach rady ze strony burmistrza, że analizując styl, formę, treść i tak dalej, że wiemy, kto to pisze. Czyli szpec od wchodzenia w cudzą skórę w tym momencie wygląda na to. Jeżeli wejdę w cudzą skórę i napiszę treść tak, żeby zrozumieli, że to napisał dany człowiek, no to się zaczyna robić ciekawie. Ja te fakty wyławiam dość mocno. Analizuję, przyglądam się. Czyli też to jest to, o czym pan mówi, że tak. Być może niektórzy się wycofują dlatego, że jest to podgryzanie, o którym pan mówi, tak, że jest to obrzucanie błotem. Tak. I zwyczajnie się po prostu boją angażować. Nie, nawet nie to, że boją się. Nie chcą się z gównem brać za bary, za przeproszenie. Dosyć mocno. Ale taka prawda. I tym, tym zakończymy? Ja myślę, że nie. No, ja tam szanuję wszystkich. Ja myślę, że nie. Ja szanuję wszystkich i tych, którzy mają siłę walczyć, i tych, którzy sobie odpuścili. Ci, co sobie odpuścili, powinni się zakopać w swoich norkach, siedzieć, ale kolejny raz nie powinni się wychylać. Po prostu, jeżeli nie mają odwagi działać i odwagi i chęci działać w momencie, kiedy nie mają mandatu radnego czy mandatu burmistrza, no to powinni siedzieć w domach, oni się nie powinni wychylać, oni powinni cierpieć z tego powodu, że nie są w stanie nic zrobić, bo proszę spojrzeć, pan staje do walki o nasze prawa, ja staję do walki o nasze prawa, pani Włodźko staje do walki też o prawa. W sumie o co chodzi? O naruszanie naszych praw, przecież ci wszyscy ludzie są krzywdzeni. Jak się przyglądam w sprawie kanalizacji, tej niezwykle śmierdzącej sprawie, która się dopiero na dobre rozkręca, to aż, nie wiem, mówią do mnie, idź, walcz za nas, a my potem będziemy się przyglądali, czerpali z tego korzyści. No przecież to chyba o to chodzi mniej więcej dla tych ludzi. Powiem tyle.